Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil Village. Nie przedłużajmy, grajmy! No dobra, to idziemy w górę. Tam coś jest. Też w języku rumuńskim pewnie to napisane. No bo tu można wejść. I coś brakuje. Jakby twarzy. No tak, ale nic nie mam. Dobra. Coś może pasować. Może się wpasować w tę wnękę. Muszę znaleźć zamek. Guess this leads to the castle. Tam? Czy tu? Tu. Dobra, idziemy najpierw tutaj do chałupy. Jakiś kościół chyba. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych potworów. W końcu tu kościół. A, tu jest też jakieś przejście, kurczę. Tak, to z tej strony. Pole na ugór. Chyba można byłoby to też spadać, a najpierw wejdziemy tutaj do tego budynku. Jeszcze sprawdźmy. Tutaj też mechanizm jakiś potrzebny. Właśnie jakiś kurczę pręt. Dobra. Wchodzimy. A tam jeszcze jest jakieś wyjście też tędy? Też. Idziemy sobie tędy. What the? Co to to? No, nikogo nie ma. Herb dziewicy. O! Mam jeden element do otwarcia tej, tego kamiennego... no, tych wrót jakby. Co tu jest? Nie wiem, co to jest. Właśnie, no nie widać, niby tu twarz. Usta chyba. Cholera wie. Jakaś kobicina. Tu kogoś czczą, tak jakby Matkę Boską. Dobra. O kurde. O, co to? W razie gdyby na wioskę spadła katastrofa, odszukaj herbów. Jeden z nich jest w kościele, drugi w domu Luizy. To z radia, jakby tam słyszeliśmy w radiu, nie? Jakąś taką panią, kobitkę, która krzyczała, mówiła, że azyl jest tam.
Dobra, czy możemy to teraz tak, obrócimy sobie to. Nic nie ma. Okej. Aha, tu jest kościół. Tu te pola. I tu jest Luis, czyli tam przez te pola trzeba przejść, gdzie ten strach na wróble. Kurde. No dlaczego strach na wróble musi tam być? Dobra. A to co to jest? Używaj maszyn do pisania, aby zapisać grę. No nareszcie. Ciekawe ile razy można zapisać. Tutaj zapisujemy. No. Teraz tak. Tu się świeci. Widzicie? Dziwne, kurde. Wystrzeliśmy to może? Ja bym to w to strzelił. Szkoda pocisków, kurde. Spadło coś, ale jaja, fragment kryształu. Co to jest? To była zapewne skarbowania kipunku. Może zabijemy. Kurde, jak tu trzeba się rozglądać. Za wszystkim, słuchajcie. Może teraz zapiszemy, czy... Da radę, chyba. Wioska Kościół. Znajdź sposób na otwarcie bramy do zamku. Ale nie wiem, czy tam chcę iść. Na tym polu jest już zapis, czy chcesz tak, czy... Dobra. Dobra, i teraz tak, zobaczmy sobie. Co tu możemy? Tak. Apteczkę mamy tylko jedną. Możemy zrobić jeszcze jedną. Tak, mamy dwie, dobra. I amunicję. Amunicję, kurczę. 17, 27. Na razie może zostawmy. Może proch się by bardziej przydałby do spluwy, do tego, do strzelby. Shotgun. No i tu herb dziewicy. Kawałek płaskorzeźby z wizerunkiem pięknej dziewicy. No właśnie, skarby. Fragment kryształu, biały minerał z tego regionu. Prawdopodobnie można go sprzedać. Cenne. O kurde, czyli będzie jakiś sprzedawca. Spoko. Zbadaj, można jeszcze to zbadać. Dobra. O, to jest jakieś kurcze. I to jeszcze pewnie trzeba włożyć i przekręcić pewnie. No dobra. W każdym razie jeden mamy. A jakbyśmy teraz zanieśli ten fragment tam. No dobra, jeszcze widzimy tędy. No dobra. Teraz... No ten. Po co to dźwigać? O, widzicie? Też trzeba będzie to przekręcić. To jest krzywo. Obróć. No i jeszcze jeden. To co on tu trzyma? Nie no, to jest jakiś kurde minotaur. Czy nie topesz? Czy no z głową minotaura. Dobra, idziemy. Czy tam można iść? Sprawdźmy. Strzelić? No to też takie dziwne. Strzelimy. O kurde. Ale jaja. Ale jaja. Dobra. Aha, tu jest twierdza. Tartak, cmentarz. Okej. Dobra. Dobra, idziemy. Słuchajcie, idziemy tędy. Idziemy do tego domku Luis.
Idziemy z kozikiem tam. Kurde, ten strach naprawdę budzi respekt. Halo? Halo? To jest mąka, to taka kurde, ta mąka była, żeby uciekać można było. Kurde no. Na części mamy. Co to? Halo? O, tu taranie. No dobra, muzyka już się załącza, piękna. No tu się skurwa. Dobra. Juhu! Otóż to. No właśnie. No dawaj, daj to, daj to. No ta amunicja do pistoletu. No to będzie strzelanie. No proch strzelniczy, będzie strzelania dużo. Mina? What? Mina. Mina. Mina kontaktowa. Okej. Okay. A z kim się tu kontaktujemy? Chyba z niebiosami chyba. Czekajcie. Jakby żeby ją zbadać. Obejrzyj. Mina kontaktowa wybucha, kiedy się na nią nadepnie. Można zebrać po umieszczeniu. Kurde, to na kogo ta mina? Już na tego dziada. No, no wszystko żeśmy zebrali. Kurde, jak tutaj można, zobaczcie, tu można przesuwać. Nie podoba mi się tu. Tam jest ten Dom Luis. What? Co ja zrobiłem? Masakra. No nie pod kontrolem. Pod kontrolem mam, kurczę, apteczkę. Chciałem shift wcisnąć, żeby uciekać. Elegancko to zrobiłem. Naprawdę. Super. Pa, 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 pa. Chodź, 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 chodź. No chodź, chodź. Juhu. No chodź. Czekajcie, tam jest jakaś... Jezus, ile ich tu jest? Nie no. Naprawdę. No. Jak ją tam przejść? Nie można wskoczyć nawet. Czekajcie. Kurde. Dawaj, kozik, idziemy. Iś! Iś! Chodź tu! Gnoju! Chodź tu, gnoju! No? No. Twardziel jesteś? O, masz mąkę. Właśnie, może pójdziemy jakoś boczkiem. Nie widział mnie? O, co jest? Minę? A co ty na to? No? Leżeć. Leżeć, powiedziałem.
Dobra. Kurde, no nie dość, że tak. Apteczkę wymarnowałem. Ja pierdziu. Dobra, może nie robię tych apteczek, bo po prostu sam znowu. Czekajcie, a wytwarzanie. Mogę zrobić jeszcze jedno. Nie, nie będę robił, bo znowu. Amunicję. Ile mam amunicji? Tutaj dwa tylko. Kurde. Trzeba mieć amunicję do strzelby. Kategorycznie. Jeszcze idą kolejni. Ale jeszcze tam coś zostało. Muszę jeszcze z jednym zawalczy. Już tak źle nie było, nie? Ja tu mam coś. A, sam przeskakuję. Nie, to kurde, no przecież spacer wszystko ma. No. Nie mam już amunicji. Nie mam już amunicji. Ale co już? Przymieram? No właśnie, kurde no. Ale dobra, jestem wyliczony. Zrobimy sobie do pistoletu. Już jest trochę lepiej. 15 pocisków. Apteczki nie będziemy robić. Dobra, poszukamy jeszcze sobie jakieś tutaj rzeczy. Może coś tu jeszcze jest. W sumie tylko ich trzech to może mogło być. Kurde, no. Że można byłoby zapisać w sumie. Ja tam nie było tak źle. Jest tylko tyle. Z kosikiem. Oho. Dobra, mamy. Mamy i amunicję do strzelby. Super. Trójeczka, załadujmy. A jednak strzelba to jest kurde. To jest jednak moc. Trzeba będzie mieć amunicję do niej, nauczyć się w ogóle robić. Dobra, tu nic nie ma. Widzę, że na razie. O, tam coś leży. Ale jak kurczę, co, nie mogę przeskoczyć przez to? Nie mogę jakoś przejść, kurde. I tu też nie. I tu? O, tu już mogę. Dobra. Przeszedł tam, przez środek tutaj. Cicho tam, z tą muzyką. Przecież wygrałem wojnę. Kurde, ale fajnie to wygląda. Zobaczcie, jakie wielkie to zamczysko. Ale będzie zwiedzania. Nie ma takiego. No to chyba. No to byliśmy gdzieś. Więc tak. Tutaj właśnie byliśmy i się broniliśmy. Szkoda, że do stopki siana nie ma. Ten. Nie można wejść i się ukryć. To niestety, ale trzeba każdy krzaczek obejrzeć. Na każde
Zanim wyjdziemy, czy możemy za sejwową, słuchajcie, co? Zanim wejdę do tego budynku, bo cholera wie, co tam może być. Dobra, szybko, o tym bardziej, że tu jesteśmy blisko. Idziemy szybko za sejwową. Panie, jakby tutaj siedzieli wszyscy. Kurwa, mi się zdziwił. Dobra, zasypujemy tutaj, bo tutaj tam nie będzie nam potrzebny ten wcześniejszy zapis. Mam nadzieję. Dobra, idziemy. Teraz. Teraz to tam. Czekaj, apteczki ja nie mam, tak? Właśnie, tak można przynosić środkowym. Tutaj już. No to. Tutaj już. Może. Czy nie wiem, jak ty miły kłaść. Nie będziemy mordować. Jeszcze jest jakiś. Close the door. What? Please. What? Hey, what are you doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Oh. I don't. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's Shh, house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Ty daj mi ten tasak. Kurde, no tym tasakiem to... Aha. Czy ja tędy mogę wyjść? Okej. Tutaj mogę ten przejść, dobra, nie wiem o co chodzi. Kurde, ale tu działu nic nie potrzeba. To jest kolejne, musimy zbadać. Ono się zapisze na mapie. No. Nigdy. No. Ty na dawno idę. Ach, nie da się. Ale najpierw to my sobie tu zbadamy. O, proszę. Chemikalia w sraczu? Jak to już możliwe? Dobra, wiecie co, teraz zrobię tą jedną apteczkę. No w sumie to, no, jedna apteczka nie zaszkodzi. Dobra. Tak. O, mamy 19 pocisków. Tyle, spokojnie. Na razie nie wchodzimy. Badamy teren. To też są jakieś... Aha. Nie, ja tego sobie... Poczekają tam. Co? Tu jest tu jeden z herbów. A faktycznie. I co tam pisało? Prawdopodobnie można to otworzyć odkręcając tę śrubę. Aha, okej, okay, nie mam śrubokręta. No dobra, na razie. Będziemy może sami tutaj zobaczymy. Jesteśmy samolubni. Co to zrobić? Zamknięte, kurde. No dobra, weźmy dubel tubę.
Idziemy z koks. Boże, tu minę mam położę. Czekajcie, może ten się nie da. O tak. Kurde, może minę by tu bawić? To byłoby niezłe. Dobra. Come on, it's clear. Hurry, hurry. No już took your damn time. You're welcome. Unikam. Oh, i tak przeskoczył. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here. A na pewno? Won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Hello. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Ale... Dzień dobry. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Fajnie masz spróbę. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Thank you. Wait here. I'll check on the others. Ładna hacjenda. Jest ten. Jest ten. Dobra, jest zapisz. A za 80 kartkę szybko tu podamy. Luizo, znowu się przebiły. Zebrały więcej trzody. W tym tempie nie sądzę, by udało nam się przetrwać zimę. Ernesta też dalej nie ma. Nie możemy go nigdzie znaleźć. Czy matka Miranda nas opuściła? Matka Miranda to może ta... Co to? Spójrz. Chwila, oglądam. Chwila, oglądam. Przewróć stronę. Przewróć. I tam. Co to jest? Ale ładne. Ale śliczne. No, piękne, piękne. I co? Wszystko. Dobra. Już zaraz. Już, pani Luizo, zapiszemy, ale jeszcze zobaczymy, czy coś ciekawego się dowiedzieliśmy. Rafał, dziennik. Dzienniku. Świt, to był 9 wczesny rany centrum, zaraz znalazłem wioskę, a to już było chyba, tak? Chyba tak. Idziemy na dół. Niebezpieczne bestie, Luizo, znowu się przy... Aha, no to już mamy tą notatkę. Plakietka, kuski strażnicze. Ofiarujemy te kuski strażnicze. Tak, to już też było, wszystko było. Dobra. Dokument... porady, skarby. Otóż jakie funy z mocą tal, a następnie przejść na zakładkę skarby za mocą kule. Skarby są niezwykle wartościowe i można je sprzedawać hrabiemu za niemałą sumę. Wybierz przedmiot, a następnie obejrzyj, aby obejrzeć go z każdej strony. Dobra, dobre to, dobre mapa. Otóż, no to też mamy dziennik. O, maszyny do pisania. Używaj maszyny do pisania, aby zepsuć grę. Gdy znajdziesz maszynę do pisania, wejdź z nią w interakcję i wybierz pole do zepsania stanu rozgrywki. Spoko. Chyba to już wszystko tutaj. Tak. No tu mapę mamy. Jeszcze dużo rzeczy mamy. Kurczę, do... przejrzenia. Pewnie się tu będziemy musieli wrócić nieraz. Mając wytrychy i takie inne rzeczy.
Dobra, słuchajcie. Zapiszemy. Ale to już zapiszę tutaj. Dobra. Myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dlatego też zachęcam Was do łapkowania w górę, subskrybowania, komentowania. Dzięki, słuchajcie, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!